Powiedzmy, że macie takie przeczucie, że cukier jest w jakiś sposób przyczyną chorób serca i chcielibyście zbadać sprawę dokładniej. Jaki rodzaj badań statystycznych należałoby przeprowadzić, żeby dowiedzieć się, jakie jest spożycie cukru w społeczeństwie i czy takie spożycie powoduje w jakiś sposób choroby serca? Pierwsza rzecz, jaka może nam przyjść do głowy, to sprawdzenie wielkości spożycia cukru w całym społeczeństwie. Ale chyba nie ma dobrego sposobu na to, żeby dokładnie zmierzyć, ile każdy z 38 milionów Polaków zjada dziennie cukru. Metodą na oszacowanie, ile każdy człowiek w polskim społeczeństwie zjada cukru dziennie, jest przeprowadzenie badań na próbie z całego społeczeństwa, czyli badań częściowych. To jest całe nasze społeczeństwo. Tak zwana populacja, cała populacja, i z tej populacji wybieramy jakąś próbę, czyli reprezentację całego społeczeństwa. Bardzo często wybieramy próbę losowo, losujemy przedstawicieli społeczeństwa, których będziemy badać. Nie chcemy tylko tych, którzy chodzą na siłownię, albo tylko tych, którzy robią zakupy w jakimś określonym sklepie. Chcemy, żeby próba była jak najbardziej losowa, żeby odzwierciedlała przekrój całego społeczeństwa. Chcemy, żeby próba była miarodajna, czyli żeby sposób wybierania ludzi do próby nie miał wpływu na wyniki badania. W tym przypadku badania spożycia cukru. I ta próba, ci wybrani losowo przedstawiciele całego społeczeństwa, powiedzą nam, ile przeciętnie spożywają cukru dziennie. Wypełnią jakąś ankietę albo coś w tym rodzaju. I w ten sposób zebrane dane Oczywiście, im będzie więcej tych danych, tym lepiej. W innych filmach na temat statystyki mówimy o tym bardziej szczegółowo, że im większa jest próba, im więcej danych, tym lepiej potrafimy przewidzieć, jak zachowa się cała populacja, badając tylko próbę. Jak wyniki badania próby uogólnić na całą populację. W ten sposób zebrane dane pozwolą nam ocenić, ile przeciętny Polak zjada cukru dziennie. Czyli mamy taką sytuację, że z całej populacji wybraliśmy losowo próbę, którą statystycznie przepytamy i na tej podstawie ocenimy konkretny parametr dla całej populacji. Mierzonym parametrem jest średnie dzienne spożycie cukru przez przeciętnego Polaka. Takie badanie nazywamy badaniem częściowym albo badaniem próby. Badamy losowo wybraną część populacji i na tej podstawie oceniamy albo szacujemy, ile wynosi rzeczywisty parametr w całym społeczeństwie w tym przypadku, ile ludzie jedzą cukru. Ale powiedzmy, że chcemy pójść dalej, bo badanie próby powie nam tylko, jakiego spożycia cukru możemy spodziewać się w społeczeństwie, a my chcemy powiązać spożycie cukru z chorobami serca. W takim razie możemy przeprowadzić kolejne badanie statystyczne. Znowu możemy wybrać jak najbardziej losowo próbę ze społeczeństwa, z całej populacji i na początek zapytać ludzi, ile cukru spożywają dziennie. Na przykład wybierzemy losowo grupę 60-latków. Losowo, czyli z całego przekroju społeczeństwa, nie na przykład tylko tych, którzy leżą w szpitalu, albo przeciwnie, tylko tych, którzy trenują wyczynowo jakiś sport, chcemy, żeby wybór nie zniekształcił wyników, żeby próba odzwierciedlała zróżnicowanie całego społeczeństwa. Powiedzmy, że wybraliśmy losowo z całej populacji 360-latków i pytamy ich, ile cukru jedli dziennie przez ostatnie 30 lat, a potem pytamy ich o stan zdrowia ich serca. I to, co otrzymamy, może wyglądać na przykład tak. Na poziomej osi zaznaczymy spożycie cukru, na pionowej osi zaznaczymy ryzyko zachorowania na choroby serca w wieku 60 lat i na takim wykresie każdy przepytany 60-latek będzie miał swoją kropkę, która pokaże ile cukru dziennie spożywa, na przykład 200 g i jakie jest ryzyko zachorowania. Na przykład w procentach. Ten ma bardzo wysokie, na przykład 100%, co oznacza, że na pewno zachoruje, albo że już zachorował. Ktoś inny będzie spożywał tyle cukru, a ryzyko zachorowania będzie u niego bardzo niskie, na przykład takie, i tak dalej. Wyniki badania wszystkich tych osób zostaną naniesione na wykres. Wszystkich 300 nie będziemy teraz rysować, ale powiedzmy, że jest tutaj 300 kropek. No i w takim przypadku jak ten wygląda na to, że jest tu z grubsza jakaś korelacja. Jeżeli chcielibyśmy narysować linię przybliżającą tę chmurę kropek, to pomijając tych, którzy definitywnie nie pasują do schematu, możemy wykreślić coś takiego. I wygląda na to, że spożycie cukru i ryzyko zachorowania na chorobę serca w wieku 60 lat. Są ze sobą powiązane w jakiś sposób, że jeżeli ktoś spożywa dużo cukru od 30 roku życia, to w wieku 60 lat jego serce będzie skłonne zachorować, a jeżeli spożywa mało cukru, to jego serce będzie w lepszym stanie. Często się zdarza w medycynie, w przypadku takich badań jak te, że kiedy ludzie widzą takie wyniki, to od razu skłonni są wyciągać wniosek, że wyższe spożycie cukru powoduje zwiększenie zachorowań na choroby serca. Jest to bardzo niebezpieczne, bo te dane zupełnie nie mówią nam nic na temat tego, że cukier coś powoduje że zwiększa lub zmniejsza ryzyko zachorowania. Równie dobrze może się zdarzyć, że jest odwrotnie że ludzie, którzy z jakichś przyczyn chorują na serce, potrzebują więcej cukru. A może też być gdzieś jakaś ukryta przyczyna, która powoduje i jedno, i drugie. Może chorują jeszcze na coś innego, i to coś powoduje, że mają za mało cukru, więc spożywają go więcej, i jednocześnie, że w sercu brakuje mocy i serce częściej choruje. Z samego współwystępowania, z korelacji, nie wynika, w którą stronę działa przyczynowość. Jeżeli w ogóle jest tu jakaś przyczynowość, czy większe spożycie cukru powoduje większe ryzyko zachorowania, czy choroby serca powodują większe zapotrzebowanie na cukier i w efekcie jego spożycie. A może przyczyną jest jeszcze coś innego, na przykład wysokie spożycie tłuszczów i powoduje ono, że ludzie częściej chorują na serce. I może to samo wysokie spożycie tłuszczów powoduje większe spożycie cukru. Albo odwrotnie, kto to może wiedzieć? Wszystko, co możemy wyczytać z takiego wykresu, to to, że istnieje tu korelacja. Taką sytuację, jak ta, w której mamy zbiór danych, analizujemy go i opisujemy, nazywamy badaniami statystycznymi. Takie badania są częścią statystyki opisowej. Tutaj obserwujemy pewną korelację, ale nie możemy powiedzieć, co jest przyczyną czego. Wiemy tylko, że te dwa zjawiska występują wspólnie: spożycie cukru i choroby serca. W takim razie zapytacie pewnie, w jaki sposób możemy stwierdzić, gdzie jest przyczyna, a gdzie skutek? W jaki sposób możemy chociaż trochę poprawić stan naszej wiedzy na ten temat? Jak znaleźć przyczynowość w tym zbiorze danych? W tym celu musimy wyjść poza samo opisywanie zjawisk, poza statystykę opisową i wkroczyć na delikatny obszar wnioskowania statystycznego. Żeby mieć możliwość wyciągnięcia bardziej szczegółowych wniosków, musimy przeprowadzić eksperyment. Eksperyment to również badanie, ale to więcej niż sama obserwacja. Eksperyment ingeruje w badaną grupę. Jak przeprowadza się eksperyment? Eksperyment najczęściej przeprowadza się tak, że musimy mieć dwie grupy ludzi: pierwsza grupa to grupa badana, np. 100 osób, druga to grupa kontrolna, też 100 osób. Taki eksperyment jak ten byłby nieetyczny, ale chodzi o zasadę przeprowadzimy go tylko teoretycznie na ekranie. Zasada jest taka, że losowo wybieramy ze społeczeństwa grupę 30-latków. Również losowo wrzucamy ich do jednej z tych grup, losowo, czyli nie tak, żeby w jednej znajdowali się sami bardzo zdrowi, a w drugiej sami bardzo chorzy. Chcemy, żeby grupy były podobne, żeby odzwierciedlały społeczeństwo, żeby były reprezentatywne. I w grupie badanej zmienimy jakiś jeden parametr. Ten, który ma dla nas znaczenie, w tym przypadku będzie to spożycie cukru. Na przykład, oprócz tego, co ci ludzie normalnie jedzą, kazalibyśmy im dodatkowo wypijać co wieczór szklankę gęstego syropu malinowego albo zjadać dodatkowo pięć dużych łyżek cukru, a w grupie kontrolnej nie będziemy wmuszać dodatkowego cukru. To mało etyczne, tak zmuszać ludzi do zjadania prawdopodobnie niezdrowych rzeczy, ale to tylko przykład. Po 30 latach, kiedy badani będą mieli 60 lat, sprawdzilibyśmy stan zdrowia ich serc, ilu z nich miało atak serca, ilu ma chore serce, jak bardzo itd. i statystycznie jest mało prawdopodobne, że różnica pomiędzy tymi grupami byłaby wyłącznie dziełem przypadku. Jeżeli stan serc ludzi z grupy badanej jest po 30 latach tylko trochę gorszy niż tych z grupy kontrolnej, to nawet jeżeli uznamy, że jest to bardzo dobrze przeprowadzony eksperyment, to nie upoważnia nas to do wyciągnięcia wniosku, że cukier powoduje choroby serca, bo może to być dziełem przypadku. Ale jeżeli grupa badana po 30 latach ma na przykład dziesięciokrotnie wyższe ryzyko pojawienia się chorób serca, ataków serca itd. To statystycznie prawdopodobieństwo, że jest to dziełem tylko i wyłącznie przypadku, jest bardzo niewielkie. I w takiej sytuacji skłonni bylibyśmy uznać, że ten dodatkowy cukier jest przyczyną całego zjawiska. W następnych filmach zajmiemy się dokładniej każdą z tych metod statystycznego badania rzeczywistości, ale celem tego filmu jest zwrócenie Waszej uwagi na to, że korzystanie z dobrodziejstw statystyki należy uzależniać od sytuacji i zjawiska, które badamy. Takie badanie służy do oszacowania określonego parametru w populacji. Na przykład pytamy, jakie jest spożycie cukrów w społeczeństwie, wybieramy losowo próbę i na podstawie danych z tej próby szacujemy rzeczywistość spożycie cukru w całym społeczeństwie. Statystyka opisowa służy nam do obserwowania i opisywania zjawisk, do interpretacji danych, które zebraliśmy, na przykład w badaniu próby z populacji, na przykład tego, jak zachowuje się ryzyko zachorowania na choroby serca, w zależności od poziomu spożycia cukru. W tym przypadku możemy powiedzieć, że istnieje zależność pomiędzy nimi, że te dwa zbiory danych są ze sobą skorelowane, może zatem warto przeprowadzić jakiś eksperyment, bo do wniosków dotyczących przyczynowości zjawisk możemy dojść tylko za pomocą dobrze zaprojektowanego eksperymentu. Samo obserwowanie zjawisk najczęściej nie wystarcza.